Bohaterka mojego reportażu, pani Irena Tyman, jest wilnianką. W marcu tego roku skończyła 95 lat. W 1941 roku została żołnierzem Armii Krajowej. Była wielokrotnie aresztowana. Jak z humorem opowiada moja bohaterka, zawsze po aresztowaniu trafiała do chlewa. Ponieważ we wsiach i miasteczkach Wileńszczyzny nie było więzień, więc aresztowanych przetrzymywano w chlewach. Bardzo dobrze wspomina ten czas pani Irena, ponieważ mogła wtedy się wyspać. Jako łączniczka cały czas była zmęczona, a tutaj mogła się spokojnie wyspać w sianie. Pani Irena mieszka dzisiaj w Stawigudzie na Warmii, jest cały czas osobą aktywną. Pomaga zbierać materiały o mieszkańcach kolonii wileńskiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania reportażu, a wszystkim słuchaczom i sobie życzę do życia takiego wieku i w tak dobrej kondycji jak pani Irena.